Chciałam Kluski z Rosołem, witam Cię dzisiaj na tym kanale i zapraszam do oglądania bardzo ciekawego materiału, bo mam dzisiaj tyle do powiedzenia, że nawet zdania nie potrafię złożyć i nagrywam ten filmik czwarty raz. Zapraszam! Poruszymy trzy tematy, które ostatnio kłębią się w mojej głowie, a mianowicie pewność siebie, akceptacja przez drugiego człowieka i hejt. Ostatnimi czasy zauważyłam, że coraz mniej dziewczyn boi się wyjść na dwór bez makijażu, bez kilograma tapety, tylko dlatego, że boją się, co pomyślą inni. Hej, każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma mnóstwo wad, tak samo jak i zalet. I coś, co dla nas jest zaletą, dla kogoś może być wadą. Przestańmy się obawiać tego, co pomyślą inni. Zaakceptujmy siebie i to, jacy jesteśmy, bo to my mamy się dobrze czuć w swoim ciele. Dlaczego ktoś ma nam dyktować, jak mamy chodzić ubrani, jak mamy chodzić umalowani, czy mamy w ogóle być umalowani i jacy mamy być tylko dlatego, że coś im się nie podoba. To my decydujemy o tym, jacy jesteśmy i jakimi ludźmi chcemy być, jak chcemy wyglądać. Nie podążajmy za jakimiś chorymi trendami tylko dlatego, że ktoś nam tak każe. Hej! Każdy z nas jest inny. Jesteśmy ludźmi, jesteśmy wyjątkowi na swój sposób, tylko musimy pokazać tą swoją wyjątkowość i nie bać się o tym mówić i nie bać się tego pokazywać. Dziewczyny, nie bójcie się wyjść bez makijażu. Faceci, ogarnijcie się wreszcie, nie każda jest ideałem. Szukacie dziewczyny naturalnej, po czym patrzycie na Instagram i śnicie się do pierwszej, lepszej, wymalowanej, wytapetowanej lali, po czym twierdzicie, że szukacie dziewczyny naturalnej, ale jak ją znajdziecie na ulicy, to ją zhejtujecie tylko dlatego, że wyszła bez tapety. Zdecydujcie się. Każda kobieta jest piękna na swój sposób. Każda z nas może to pokazywać i każda z nas może się cieszyć z tego, jaka jest. Cieszmy się z małych rzeczy, z tego, że jesteśmy zdrowi, z tego, że mamy dwie nogi i dwie ręce, z tego, że życie nas nie pokarało, nie mamy żadnego nieszczęścia w rodzinie. Cieszmy się po prostu z małych rzeczy, z tego, jakie mamy życie, bo mamy życie jedno. I niestety, to my decydujemy o tym, jakie przeżyjemy. Możemy siedzieć zamknięci sami w sobie tylko dlatego, że boimy się wyjść przez jakiegoś debila, a możemy cieszyć się życiem i po 60, kiedy już będziemy dożywać spokojnej starości, siedzieć i myśleć, cholera, przeżyłam to życie tak, jak chciałam. Cieszę się, że jest tak, a nie inaczej. Cieszę się, że nie siedziałam schowana z tyłu i nie bałam się wyjść do ludzi tylko dlatego, że komuś się coś nie podoba. Ja tego nie rozumiem. Tak samo jak jest 30 stopni latem i na przykład miałabym się kisić w długich rurkach tylko dlatego, że komuś się moje nogi nie podobają. Jak ci się coś nie podoba, to się nie patrz, ja ci nie każę. I ja rozumiem konstruktywny hejt, który się pojawia, że na przykład o, zmień to, to i to będzie super, a nie rozumiem hejtu, który polega, a to ty w ogóle jesteś brzydka. A tak w ogóle to gówno masz do powiedzenia, a tak w ogóle to zamknij się. Ja wtedy stoję i zastanawiam się, co ty masz w głowie. Naprawdę. Ja rozumiem, jak ktoś potrafi powiedzieć coś więcej na temat tego, dlaczego tak się dzieje i wyraża swoje zdanie, bo je ma, posiada, a nie hejtuje tylko dlatego, żeby kogoś zhejtować. Nie róbmy tak. Hej, wiecie, jakie to potem może mieć skutki? Wiecie, ile ludzi przez to potem ma problemy w przyszłym życiu? Boją się iść na rozmowę o pracę, boją się iść nawet do sklepu po bułki. Dlatego, że piętno nastolatka zostawia taki ślad na ich świadomości. Dlatego, że ktoś nie dawał im żyć, kiedy miał 17 lat. Chcecie być winni potem? Chcecie potem zastanawiać się, co złego w życiu zrobiłeś, że temu człowiekowi nie wyszło? Bądźmy dumni z tego, jacy jesteśmy i nie oceniajmy nikogo po wyglądzie, ani przez pryzmat tego, co sądzą o nim inni. Miejmy swoje zdanie i nie róbmy czegoś takiego, że a, bo ona to jest w ogóle okropna, ja to jej nie lubię, bo ty jej nie lubisz. No to hej, dlaczego jej nie lubisz? Dlatego, że twoja koleżanka jej nie lubi? Musimy mieć powód do tego, żeby kogoś oceniać. Tego, jaki jest i jaki miałby być w przyszłości. I to się tyczy też, to się tyczy przede wszystkim wyglądu. I Instagram, jestem instagramowiczką i przeglądam walla na Instagramie bardzo często. Aż kipi, aż po prostu kipi od dziewczyn pięknych, idealnych i takich aż dziwne, bo w rzeczywistości tak naprawdę większość z tych dziewczyn tak nie wygląda.
na... nie oceniamy kogoś przez tego wyglądu na Instagramie, bo skąd wiemy, ile Photoshopa było włożone w to zdjęcie? Skąd wiemy, czy to jest zdjęcie zrobione tak po prostu selfie online, że zrobimy zdjęcie, wrzucamy bez filtrów, bez niczego? A skąd wiemy, że to jest zdjęcie, które przeszło przez Photoshopa, usunęło wszystkie pryszcze, wszystkie niedoskonałości? Tak poza tym kreują nas media właśnie. I różne inne dziwne rzeczy, że wykreowana została teraz dziewczyna idealna, która jest chuda, ma duży tyłek, duże cycki, napompowane usta i kilogram tapety. I faceci właśnie tak sobie myślą, że o, no fajna, fajna, ale ja to szukam dziewczyny naturalnej, po czym idzie właśnie ulicą i odstawia cyrk. Nie róbmy tak. Zastanówmy się nad tym, jacy chcemy być i akceptujmy siebie takiego, jacy jesteśmy. Bo możemy zmieniać się tylko dla siebie, nie dla kogoś, nie bo komuś się tak podoba i ktoś tak chce. Hej, jak coś ci nie pasuje, to nie pasuje ci nie dlatego, że ktoś ma tak sądzić, tylko dlatego, że tobie coś nie pasuje i zmień to w sobie. Ciesz się z tego, jaka jesteś, bo mogło być gorzej. Zacznijmy cieszyć się z małych rzeczy, będę to powtarzać, bo po prostu ręce i nogi mi opadają. Jest mi przykro, że ludzie mają tak słabą samoocenę, tak niską. I to się dzieje przez hejterstwo, to się dzieje przez to, że się wszystko rozwija, że nowinki techniczne pozwalają nam na wyczyszczenie wszystkiego, co nie jest idealne. Pozwalają nam zakryć wszystkie nasze wady, które tak naprawdę nie muszą być wadami. My tak uważamy, ale czy ktoś inny tak uważa? Zacznijmy myśleć o tym, jacy jesteśmy, żebyśmy tego potem nie żałowali w przyszłości, bo możemy bardzo dużo stracić przez takie zachowania. I nawet nie możemy, czasami sobie nie zdajemy sprawy, jak słowem można kogoś skrzywdzić. Nigdy nie rób tak, jakbyś sam nie chciał być potraktowany. Proste. Tak to działa. Ja żyję tą zasadą i jest mi z nią dobrze. I wam też radzę, naprawdę. Dlatego, że to, co się dzieje ostatnio, to jest po prostu przykre. Przykre, jak wszyscy ceniamy wszystkich przez pryzmat tego, jak wyglądają. A nie akceptujemy, jaki mają charakter. Są tak cudownymi ludźmi. Żyjemy w tak fajnym społeczeństwie. A dziwne, bo Polacy są uważani za jedno z najbardziej krzykliwych społeczeństw, niestety. I najbardziej chamskich w sumie. Ale jeżeli trafimy na fajnych ludzi, na fajną ekipę, możemy stworzyć naprawdę fajny team. I możemy się cieszyć z tego, jacy jesteśmy. Przestańmy się ukrywać, przestańmy się chować za kosmetykami, za ciuchami, za wszystkim. Niech każdy z nas dąży do ideału na swój sposób. Bądźmy idealni dla siebie, a jeżeli komuś się to nie podoba, no to trudno. No ma pecha, po prostu. Bądźmy dumni z tego, jacy jesteśmy. I z tego, że nam się to po prostu podoba. Mnie się tak podoba, tobie nie musi. Proste. I tu nie chodzi o to, że ja nie przyjmuję hejtów, że ja uważam, że o, bo wysoka samoocena, wybujała jakaś wyobraźnia. Nie. Po prostu, krytyka jest dobra, kiedy jest konstruktywna. I kiedy ktoś nam tłumaczy, dlaczego coś mu się nie podoba, i albo ma rację, albo nie, albo się z tym zgadzamy, albo nie. Żyjemy w wolnym kraju, każdy ma prawo do swojego zdania. Ale jeżeli ktoś nam mówi, że coś jest nie tak, tylko dlatego, że to mu się nie podoba i nawet nie wie dlaczego, po prostu, no to okej, tobie się to nie podoba, mi się to podoba, koniec tematu. No bo o czym masz z nim rozmawiać, jak on nie wie? Proste. Tak. Chyba wreszcie mi się udało powiedzieć to, co miałam na myśli. Mam nadzieję, że z tego godzinnego materiału, bo nagrywałam ten filmik godzinę, uda mi się zmontować dla was coś składnego i tak, żebyście zrozumieli, co miałam na myśli. Koniecznie napiszcie mi w komentarzach, co wy właśnie sądzicie na temat pewności siebie, akceptacji przez drugiego człowieka i tak dalej, bo chętnie sobie poczytam. Dyskusja mile widziana. I tak! To by było na wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym. Ja jestem Anita. A ty trafiłeś na kanał Lolki Enjoy. PS. Wszystkie social media w opisie i grupa na Facebooku, koniecznie na nią wbijajcie. Tam też pomyślę nad jakąś dyskusją, kiedy będzie nas więcej, bo chętnie sobie z wami pogadam. Także tak. Cześć, czołem, do zobaczenia w coś. Ciao!